Dzień dobry. Laserowy wskaźnik ustawienia kierownicy, wbijaczki w każdych rozmiarach, tacki na narzędzia, uchwyty, końcówki do smarowniczek i wiele, wiele innych, które za sprawą drukarki 3D już w moim warsztacie się pojawiły, a to przecież dopiero początek możliwości tego sprzętu. Więc dziś znów za sprawą Geekbuying kolejna porcja. Nie tylko sprzętu, ale projektów, które można z pomocą drukarki 3D wykonać do swojego warsztatu, garażu, czy po prostu na domowy użytek. Od razu na wstępie wspomnę, że te projekty, które czy w tym filmie, czy w poprzednich pojawiły się i są publicznie dostępne, można spokojnie wysłać do drukarni 3D, jeśli kupowanie drukarki to nie wasz klimat. Pisał mi ktoś, że takie końcóweczki parę złotych w drukarni. Więc wysyłamy projekt, drukujemy, a jeśli interesuje was drukarka, to dzisiaj ciekawa propozycja w postaci Endera 3 V3 wersja KE, czyli model bardziej przystępny cenowo. I powiem wam szczerze, że jeśli coś takiego dostałbym na komunie, to teraz zamiast jeździć na rowerze bym był inżynierem chyba, no ale stało się jak się stało, dostałem rower i zajmuję się rowerówką, bierzmy się za rozpakowywanie. Dzisiaj znowu dla tej drukarki mam bardzo proste zadanie. Ma mi ułatwić wykonywanie czynności serwisowych, ale zanim do tego dojdziemy, musimy sobie ten sprzęt do druku przygotować. W przeciwieństwie do K1, którą na moim materiale już obejrzeć sobie możecie, ten sprzęt będzie wymagał wstępnego złożenia. Nie jakiegoś skomplikowanego, z tego co widziałem to raczej proste rzeczy. Zapakowane jest to kuloodpornie. Więc w kartonie przychodzi do nas baza w tej postaci, ale jakaś inna płytka. I wydaje mi się, że to jest ta wersja, której nie trzeba myziać już klejem. Tu jest kabelek od spodu, trzeba go przełożyć przez ten otworek. On sobie wyszedł tu spodem. Jeden ruch jest na miejscu, poskręcam to i widzimy się zaraz. I zawrotne 13 śrubek później jesteśmy na etapie gotowym do uruchomienia. Self test. No to zobaczymy, czy poskładałem dobrze, czy nie. No okej, self test complete. Pasuje zapakować filament. Podajmy go trochę. Dobra, filament podany, to co? Bez litości, bez żadnych testowych wydruków lecimy z jakimś sensownym projektem. Wszamałem sobie właśnie śniadanko i do niego w kilka minut zaprojektowałem coś, co pomóc mi ma. Więc nie pozostaje nic innego, klikamy drukuj. Jestem na dole i grzejemy, zaczynamy drukować. Akceptuję finish. Okej. Oberwijmy ten rancik. No to co? Dobra, nie będę tego czyścił aż tak. Strzykawka i patrzmy. Trzyma. Druga. No, nie mniej, nie więcej działa to tak jak zaplanowałem. Sztywno trzyma. No, raczej sztywno, a wyklikuje się tak, powiedziałbym, przyjemnie. Zobaczmy jak z tą, bo to jest inny rozmiar. I ona się wklikuje, ale ma luz, bo jest trochę mniejsza, więc jeśli chcielibyście idealnie pod swoją strzykawkę, no ja robiłem to pod tę, no to pod 24 mm działa idealnie. Ale jeśli chcecie inną, no to trzeba sobie projekt zmodyfikować pod swoje strzykawki. I mogłem zrobić to na gumki tak jak montaż tutaj, ale czy ja w ogóle powiedziałem do czego to jest? Tak, to jest uchwyt na strzykawki, który ma pomóc mi przy odpowietrzaniu hamulców. Dlaczego zdecydowałem się zrobić na taki wcisk, a nie na gumki? Bo gumka to jest zawsze element, który można zgubić i jedna mniej to jeden mniej problem. Więc wolałem tu sobie zrobić na taki wcisk, po prostu wskakuje satysfakcjonująco. Ojejku, jak dobrze to wskakuje na swoje miejsce, aż mógłbym się tak bawić. Trzeba sprawdzić, czy to się będzie trzymać. Więc sprawdźmy różne warianty. No, chcemy strzykawkę tutaj do klamki, czyli tak i tak. Wężyk tu. Sprawdźmy, czy to się w ogóle będzie tak trzymać. No i siedzi.
może mocniejsza, twardsza gumka, bo wziąłem jakiś cienki o-ring od puszki powietrznej, ale jakiś zwykły, grubszy o-ring z tych takich zestawów byłby chyba trochę lepszy. Ta, albo taka gumka z paroma ustawieniami, no bo różne kierownice, różne grubości, żeby sobie to ustawić. Ten wariant mamy. Co możemy zrobić na widelcu? Możemy się chwycić w ten sposób i zrobić to na tej części widelca. I możemy się chwycić do przeciwnej lagi. Chyba nawet to jest łatwiejsze rozwiązanie. Macie strzykawkę tu, wężyk się nie zagina. Bo jeszcze dorobiłem te drugie łapki w tym projekcie, które z jakiegoś powodu pewnie odpadną. A nie, trzymają się. Bo tam muszę poprawić projekt, bo jednej rzeczy nie przewidziałem. Z jakiegoś powodu to się wydrukowało jako osobne elementy, ale na tyle blisko z siebie, że się stopiły, ale... No bo moglibyśmy to też zrobić w ten sposób, nie? Tutaj chwycić się w ten sposób i ciach. I stąd, no w sumie na tej ladze byłoby logiczniej. Więc chwyćmy się tak, jak być to powinno. Dobra, no i stąd wężyk tu. Możemy sobie operować strzykawką. No gitara, no to to mamy. Patrzmy co z tyłem. Najlogiczniej byłoby się chwycić tu, nie? W ten sposób. W sumie... No tak chyba najłatwiej, tu trochę wyżej, wężyk stąd tu i idealnie, nie? Zależy od orientacji roweru, jeśli rower byłby bardziej tak przechylony, no to to ustawienie. Okej. No, to nie pozostaje nic innego niż dodrukować sobie drugie takie, no bo tutaj jedną przy ladze, jedną przy kierownicy i mamy. Spoko, mam wrażenie, że dostaję fory od tych sprzętów. Jeśli korzystacie z drukarki 3D, to napiszcie, czy wam to idzie tak łatwo. Czy ja po prostu mam jakiegoś farta. Ten napis nawet mi się podoba. Spoko wyszedł. Oczywiście jak poprawię ten projekt o to, żeby te nóżki się, żeby te stopki lepiej się trzymały, bo on... Nie no, chociaż trzymają się fez. A my bez zbędnego ględzenia, uchwyt na strzykawki jest. Lecimy do kolejnego projektu. Pół godziny projektowania później i lecimy ponownie. Kurczę, nawet porządku do końca nie zrobiłem i już mamy kolejną rzecz. Kurczę, fajnie to wygląda od spodu. Nie chodzi o mój napis, tylko o tą fakturę, którą nadaje ta nakładka. A co to jest? Co ja będę gadał? Pokażę wam. No bo przecież na serwisie, w domu, zdarza się tak, że ściągacie widelec, bo chcecie go przeserwisować albo z jakiegoś po prostu innego powodu. Widelca nie ma, a kierownica musi się czegoś trzymać. I co wtedy? No i szczególnie na serwisie nieraz był problem. Co tu zrobić? I o ile widelec można sobie chwycić między nogi, no to przecież nie zwiesimy kierownicy na kablach, a można ją po prostu wcisnąć w ten sposób. I w zasadzie już się trzyma, oczywiście, że ja bym to skręcił, a wcześniej włożę sobie podkładki, które mi wypadły. I już w ogóle abstrahując od tego, że no kierownica ma się gdzie podziać, to nieraz natrafiałem na taką sytuację, że no niestety rower czekał na dalsze regulacje, przerzutki, czy czegokolwiek, no bo nie było widelca, nie było jak tego chwycić, podejść, jak się za to zabrać, a z takim elementem, no rower po pierwsze może być przechowywany w sensowny sposób, nie wisi wszystko na kablach, a po drugie można coś innego przy nim działać bez widelca. Teraz sobie to wcisnę tak. I po prostu tu są dziurki na śrubki, chociaż to się całkiem przyzwoicie tu trzyma i na przechowanie mogłoby być. Ale te otworki, które są tu, jest tutaj jeszcze jeden u góry na zakrętkę, żeby to się trzymało jako cały komplet. Zostawiłem te otworki po to, żeby wprasować tutaj inserty gwintowane najzwyczajniej. No widzicie jak się to robi, to bardzo popularna technika jeśli chodzi o druk 3D. Jeszcze nie potrafię nawet takich insertów zrobić, ale nie wygląda to na trudny proces. Zaopatrzę się w takie inserty i na pewno sobie je tutaj wstawię. No bo możemy sobie przykręcić coś takiego i tak jak w oryginalnym tym dummy forku od Parktoola, przywieszę sobie tutaj na łańcuszku bloker do klocków. Będzie możliwość tutaj jeszcze chwycenia innych gadżetów, nie wiem, na jakimś klipsie, chwycenia błotnika, który tutaj od widelca odpięliśmy i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym to nazwać gadżetem, ale to jest 100% przydatności. I to właśnie uwielbiam w druku 3D,
że zakończenie każdego procesu drukowania jak ten, to w zasadzie jak kolejny dzień urodzin. Normalnie ile razy klikam finish, czuję się jakbym odbierał nowy prezent. No i zobaczymy, czy ten będzie działał. Prosto z wydruku, aha, w sumie tak jest łatwiej. I sprawdźmy, czy prosto z wydruku to działa. Gwint działa, łepek na kuleczkę, elegancko. I tutaj ciut ciaśniej niż tu, bo tu ma chodzić leciutko, a tu leciutko ciaśniej, żeby się nie przestawiał sam. Cóż mogę dużo powiedzieć. Ustawione. No, w sumie ta naklejka jest do ściągnięcia, by mnie przy centrowaniu denerwowała. No i słychać, że gdzieś leciutko ociera, prawdopodobnie znów tutaj na naklejce, ale doskonale wiecie, że nie o to chodzi. Kto w serwisie pracuje, ten doskonale wie, że bardzo często trafiają się rowery, w których no, klient mówi, nie, absolutnie nie centrujemy, a na co mi to? Ale regulacja hamulca proszę zrobić tak, żeby nie ocierał. No i to się mówi wtedy, no to musi pan zapłacić za centrowanie. Jak mam V-breaka wyregulować, żeby nie ocierał, nie centrując koła? A to taki serwis to dupa, nie serwis. Się słyszy wtedy od klienta. I abstrahując od tych różnych dziwnych sytuacji, to takie narzędzie, czyli centrownica, którą po prostu wrzucacie na rower w 2 sekundy, tak na szybko centrujecie koło w 30 sekund, żeby się w klockach hamulcowych mieściło, to jest coś, co profesjonalistom ratuje nieraz życie. A jeśli w ogóle rozumiecie, o co chodzi w centrowaniu, to wierzcie mi, ale spokojnie taką centrownicą da się wycentrować bardzo dobrze w domowym zapleczu koła i nie trzeba wcale centrownicy za kilka stówek. Także dzisiaj 3 na 3, moi drodzy, podsumujmy to jakoś. Ender 3, V3, KE. W mojej ocenie, osoby, która się nie zna, genialna drukarka. I to nie jest tak, że tu widzicie 3 projekty, które się udały, a w międzyczasie wyszło z niej 5, które wyszły beznadziejnie, wydruki się skrzeniły. Nie. Ta drukarka wydrukowała w swoim życiu 3 projekty. Każdy z nich, ja laik w programie Thinkercad, zaprojektowałem przy posiłku. Jedno przy śniadaniu, drugie przy obiedzie, trzecie, no znalazłem na stronie, bo to nie mój projekt, ale też do niego macie link, na stronie Thinkgivers, przy kolacji znalazłem. Także tak, w ciągu jednego dnia zrobiłem sobie 3 rzeczy, które naprawdę mi, samodzielnemu mechanikowi rowerowemu, wam samodzielnym mechanikom rowerowym, waszym domowym zapleczu, te rzeczy dodadzą siły roboczej za kolejną osobę. Nie musi wam nikt trzymać strzykawki, ten sprzęt przytrzyma wam kierownicę i hamulec, a to oszczędzi bardzo dużo czasu przy prostych docentrowaniach, które da się zrobić na rowerze. Co do samej drukarki, wrażenia z rozpakowania, obsługiwania, technicznych kwestii bardzo pozytywne. Jedna rzecz mi się tutaj zepsuła, no ale jak to się zdarza, winowajcą byłem ja, użytkownik, a nie ten sprzęt. Używając programu Creality, slicera od nich do wydruku, nie zmieniłem sobie za pierwszym razem profilu drukarki. I została mi tam K1, czyli ta moja pierwsza drukarka. I program nie wyrzucił żadnego błędu. Ej, coś jest nie tak, wrzucasz projekt na Endera 3 z profilem K1. Tylko G-code wszedł, zaczęło drukować. I spostrzegłem się po tym, że zaczęło drukować centymetr nad łóżkiem. I jedną kreskę przeciągło. Ja tak patrzę, dlaczego to tak pluje z centymetra na ten stół. Zatrzymałem. Wróciłem, popatrzyłem o co chodzi, przeanalizowałem jeszcze raz wszystko co tam zrobiłem, no i znalazłem swój błąd. W rzeczywistości były 4 próby wydruku, z czego jedną z nich zepsułem sam własną głupotą, bo po prostu nie popatrzyłem. Drukarka 100% poprawności, żadnych błędów, nic dodać, nic ująć, zrobiła co miała zrobić i zrobiła to w bardzo dobrej jakości.
No sztosik, gwinty, wszyściutko płynnie prosto z drukarki, bez żadnych szlifowań, bez niczego. To, że ja powiem, że jestem pod wrażeniem, w zasadzie niewiele znaczy, bo jestem świeżak w drukarkach. Oceńcie sami przydatność tej drukarki w waszym zapleczu serwisowym, garażowym, warsztatowym. Spiszemy się w komentarzach, a z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję patronom za to, że dzięki wam mogę poświęcić czas na zdobywanie wiedzy w takim temacie, jakim są drukarki 3D. Dziękuję firmie Geekbuying za dostarczenie tego sprzętu, żebym mógł pokazać wam taką drukarkę z segmentu entry w mniejszych pieniądzach, a też o bardzo dużych możliwościach i fajnych funkcjach, bo jednak dotykowy wyświetlacz, na którym wszystko widać, Wi-Fi, to, że ja dwa piętra wyżej klikam, drukuję, to mi się drukuje, nie muszę latać z tym pendrive'em. Dla mnie, choćbym poniżej tysiaka miał drukarki, ale bez tego Wi-Fi, wolałbym dołożyć komfort, czas obsługi, dla mnie jest najważniejszy.